Powtórzenie z historii. Ponad rok temu zacząłem realizować ten cykl, przerwałem i od tamtego czasu do dziś dostaję wiadomości z prośbą o kontynuację. Tak więc powtórzenie z historii. Korzystam z podręcznika Zrozumieć przeszłość, zakres rozszerzony na poziomie szkoły średniej i będziemy omawiać temat po temacie z małym pominięciem. Najpierw omówimy wszystko to, co pojawia się przed pierwszym rozdziałem, czyli teoria historii oraz wszystko, co z nią związane. Później przejdziemy do drugiego rozdziału, czyli starożytna Grecja. Czemu ominął pierwszy rozdział? To powiem pod koniec tego materiału, bo najpierw trzeba wyjaśnić, czym jest historia. Więc czym jest ta historia? Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako, gdyż historia to jest zarówno wszystko to, co się wydarzyło. Przeszłość, wczorajszy dzień jest historią, to, że siedziałem i pisałem tekst do tego filmu, też jest historią. Czyli ogólnie historia to dzieje. I właśnie w takim kontekście historii uczymy się w szkole średniej, czy też podstawowej. Historia może być też dyscypliną naukową. I historii jako dyscypliny naukowej uczymy się już na studiach. I historia jako dyscyplina naukowa to badanie historii ze źródeł pisanych. To jest ważne. Historia jako dyscyplina naukowa zajmuje się badaniem historii ze źródeł pisanych. Historia nie jest oczywiście jedyną nauką, która bada historię jako dzieje. Nauki dzielimy ze względu na źródła historyczne. I to jest kolejne ważne określenie. Źródła historyczne to pozostałości działalności człowieka. I źródła dzielimy na pisane, czyli dokumenty, dzieła literackie, listy i archeologiczne, czyli budowle, narzędzia, broń i wszystkie śmieci, które pozostawiły po sobie dawne cywilizacje, a te są dziś dla nas wręcz skarbami. Oczywiście, historia i archeologia to nie jedyne nauki, występują jeszcze rzecz jasna nauki pomocnicze. Epigrafika zajmuje się inskrypcjami, papirologia zajmuje się tekstami zapisanymi na papirusie, numizmatyka, która bada monety i nauką pomocniczą historii jest też filologia, gdyż filolodzy badają źródła pisane przecież. No to teraz zagadka. Jaka nauka zajmuje się opisywaniem historii? Otóż będzie to historiografia, czyli z greckiego piśmiennictwo historyczne. Nauka historia zajmuje się poznawaniem przeszłości, a historiografia opisywaniem jej. Przy okazji można jeszcze podzielić historyków ze względu na położenie geograficzne miejsca, którym się zajmują. I tak sumerolodzy będą badać Mezopotamię, indolodzy Indie czy sinolodzy Chiny. To dość niszowe tematy, bo nie wyróżniamy na przykład osób, które zajmują się historią Grecji, a przynajmniej nigdy się nie spotkałem z jakąś konkretną nazwą osób badających Grecję. W przypadku badania Grecji kluczowi są historycy, archeolodzy i filolodzy, ze względu na bogatą literaturę grecką. Zaś badając najdawniejsze dzieje Słowian, filolodzy są zbędni, bo żadnych źródeł słowiańskich pisanych nie ma. Jak dzielimy czas w historii? To jest pytanie za milion złotych. Widzimy linię czasu, tu się umownie urodził Chrystus. Właściwie to Jezus urodził się między 8 a 4 rokiem przed naszą erą, ale Dionizy Mały, który to liczył, się pomylił i bez sensu teraz zmieniać cały kalendarz, więc umowny moment narodzin Jezusa jest tutaj i to od narodzin Jezusa liczymy naszą erę. Od Jezusa to nasza era, liczona od 1 do 2021 i dalej, zaś historia przed naszą erą liczona jest do tyłu, czyli ile lat zostało do naszej ery, czyli 200 lat przed naszą erą jest dawniej niż 10 lat przed naszą erą. Proste, taka oczywistość, ale w podręczniku to występuje, a może ktoś przespał podstawówkę bądź dopiero w podstawówce jest i chciałby się dowiedzieć. Wspomniałem, że to pytanie za milion złotych, gdyż właśnie pytanie za milion złotych brzmiało tak. Jak więc liczymy wieki tysiąclecia? Prosta zasada. Wiek zaczyna się jedynką i kończy dwoma zerami. Od roku pierwszego do setnego to wiek pierwszy, a od roku 1301 do 1400 mamy wiek czternasty. Od 2301 do 2400 mamy wiek 24. I generalnie często ludzie się gmatwają, gdy rzuca się datę 1532. Który to wiek? Bierzemy pierwszy człon plus 1, czyli wiek 16. Tylko pamiętajcie, że wiek zaczyna się od jedynki, więc 1501 rok to wiek 16, ale 1500 rok to jeszcze wiek 15.
chyba do ogarnięcia, prawda? A przed naszą erą jest odwrotnie. I tak wiek XV przed naszą erą zaczyna się od 1500 roku przed naszą erą, a kończy się w 1401 roku przed naszą erą. 1400 rok przed naszą erą to już będzie wiek XIV przed naszą erą. A jak liczymy różnicę lat? Jeśli data występuje przed naszą erą, bądź w naszej erze, w sensie dwie cyfry, na przykład, nie wiem, chcemy zobaczyć, jaka jest różnica między 2021 rokiem a 1945, no to wiadomo, 2021 odjąć 1945 i wychodzi nam, ile lat minęło. Problem się zaczyna, gdy jedna data jest przed naszą erą, a druga naszej ery. No na przykład chcemy obliczyć, ile lat minęło od 1563 roku przed naszą erą do 765 roku naszej ery. Co wtedy? Wystarczy te cyfry dodać. 1563 dodać 765 i wychodzi 2328 lat różnicy, prawda? No nie, ponieważ w matematyce występuje 0, a nie ma roku 0. Więc 1563 plus 765 minus rok 0, czyli minus 1. I tak wychodzi nam 2327 lat różnica. Ot, taka ciekawostka, bo człowiek siedzi i liczy na palcach często, a wystarczy te dwie cyfry dodać i odjąć 1. Historia. Podział w historii zaczyna się od starożytności. Czemu od starożytności? Bo jak wspomniałem, historia jako nauka zajmuje się badaniem historii ze źródeł pisanych, a starożytność zaczyna się w momencie wynalezienia pisma. Prehistoria jest epoką archeologiczną, bo pisma tam nie ma i opiera się wszystko na badaniach archeologicznych, ale historia, bo to ważne, to dzieje ludzkości. Czyli dinozaurami już archeolodzy się nie zajmują. Dinozaurami zajmują się paleontolodzy, a raczej odkopują je świadomie, bo jak już taki archeolog wpadnie z łopatą, to na różne rzeczy można trafić, tak? By the way, jak chcecie iść na archeologię w przyszłości, to słyszałem opowieści na Uniwersytecie Warszawskim, że ukierunkowana archeologia na Egipt to jest straszna rzeźnia, głównie ze względu na naukę hieroglifów, ale to już trzeba zapytać kogoś, kto tam studiował. Tak więc historia to dzieje ludzkości, więc prehistoria zaczyna się... Ciężko powiedzieć kiedy, no ale powiedzmy, że w momencie pojawienia się człowieka, jako że historia, no to badanie dziejów ludzkości, no to niech będzie, że prehistoria zaczyna się w momencie pojawienia się ludzi. Ciężko powiedzieć kiedy, mogło to być nawet 2,5 miliona lat temu, nie miliardy lat temu. Dinozaury wymarły 66 milionów lat temu, a ludzie pojawili się 2,5 miliona lat temu, więc to było niemożliwe. Kto by się spodziewał, nie? Trzeba się zastanowić, czym jest człowiek, bo takie sahelantropy na przykład to już 7 milionów lat temu były, więc można wyróżnić sahelantropy, afrykańskie wczesne homonidy, australopitek i homo habilis. Do tej grupy można dorzucić jeszcze osoby słuchające głośno muzyki w autobusach, nie włączające kierunkowskazów i wyborców Konfederacji. A 2 miliony lat temu pojawił się homo erectus, neandertalczyk i homo sapiens. To prehistoria i całą tę rozpiskę macie w podręcznikach. W roku 3500 przed naszą erą wynaleziono pismo. Zrobili to Sumerowie między Tygrysem i Eufratem. Jest to w przeszłości najlepiej rozwijający się i najwspanialej błyszczący region w historii, czego nie można o nich powiedzieć teraz. Starożytność trwała do 476 roku naszej ery, czyli upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. W 1492 roku dotarcie Kolumba do Ameryki i Kolumb nie odkrył Ameryki. Odkryć można coś nieznanego, a tam żyli ludzie i Ameryka była im znana, nie była nam znana. Jeśli jakiś kronikarz dotarł do Polski i zobaczył pierwszy raz Polaków, to nie można mówić, że on nas odkrył. On dotarł jako pierwszy. No i tak... W 1492 roku zaczęła się nowożytność i tutaj źródła są rozbieżne, bo niektórzy twierdzą, że nowożytność trwa dziś. Inni dorzucają tutaj jeszcze 1914 rok, czyli pierwszą wojnę światową i od tego czasu liczą współczesność, a jeszcze inni wkręcają tutaj rewolucję francuską 1789 roku i umieszczają epokę XIX wieku. Do mnie ten podział najszerszy przemawia najbardziej, a wiecie co przemawia do mnie jeszcze bardziej? Podział literacki, czyli średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda Polska, dwudziestolecia międzywojenne i współczesność, gdyż ten podział dużo lepiej określa kulturę danych społeczeństw i ich osiągnięcia, ale tutaj nie będę tego omawiać, by nie mieszać nikomu w głowach.
Dalej przechodzimy do rozdziału drugiego od kolejnego odcinka. Czemu do rozdziału drugiego? Gdyż rozdział pierwszy w podręczniku to prehistoria, Mezopotamia, Egipt, Bliski Wschód, Indie i Chiny, a każda z tych kultur jest opisana po prostu ogólnie. Trzeba nauczyć się kilku imion królów, kilku imion bóstw, kilku miast, zobaczyć jak to wygląda, popatrzeć na obrazki i nie mam co tutaj mówić. Mógłbym opowiedzieć historię na przykład Egiptu, ale to jest na kilka odcinków. Jadąc totalnie po łebkach, na tym kanale gadałem 30 minut, a tylko mówiłem o takich naprawdę najważniejszych wydarzeniach z historii Egiptu i to bez kontekstu. A od rozdziału drugiego zaczyna się już historia, którą można opowiadać i ją wam opowiem. Więc rozdział następny, najstarsze dzieje Grecji. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowe Historie i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!